takiej konwencji wszystko jest, te współczynniki są identyczne jak dla ciągłej transformacji Fouriera. Dobrze. Proszę Państwa, i teraz jeszcze ostatnią rzecz, zanim przejdziemy do większej liczby wymiarów czasoprzestrzennych, to jeszcze chciałem trochę tak przeanalizować geometrię tej dwuwymiarowej przestrzeni afinicznej, która jest opisywana czasem, no i tym x-em, prawda, parametrem wzdłuż pręta. No i to jest inna geometria niż taka euklidesowa geometria dwuwymiarowej płaszczyzny, którą my znamy ze szkoły, prawda, kiedyśmy się o trójkątach uczyli, o geometrii euklidesowej. Proszę Państwa, jak to jest w geometrii euklidesowej? No cóż, stwierdziliśmy, że cała geometria Euklidesa jest zawarta w tej strukturze iloczynu kartezjańskiego na tej przestrzeni wektorów swobodnych. Prawda, że jak mamy dwa wektory, to można obliczyć ich iloczyn skalarny. Ten iloczyn skalarny jest taką specjalną strukturą, symetryczny, biliniowy, dodatni, prawda? Taka forma i ona zawiera już całą geometrię Euklidesową. Proszę Państwa, czyli geometria przestrzeni afinicznej. No więc pamiętamy, że przestrzeń afiniczna, no to jest ten zbiór punktów, jest przestrzeń wektorowa i na niej jest ta forma iloczynu skalarnego dla dwóch wektorów. Natomiast te przesunięcia równoległe są zakodowane w postaci tej funkcji, którą oznaczałem plus, ale tak, żeby go odróżnić, to jest jak gdyby dodawanie wektora do punktu, prawda? No, to nie jest dodawanie, tylko to jest raczej przesunięcie, prawda? Więc żeby odróżnić go od tę operację, od operacji dodawania wektorów, no to tam ten kropeczkę stawiałem, oczywiście to w praktyce nikt tej kropeczki nie używa, bo się rozumie, co robimy, prawda? Jeśli wybierzemy bazę wektorów E1 aż do En w przestrzeni wektorowej V oraz punkt X0 w naszej przestrzeni afinicznej A, to możemy jednoznacznie sparametryzować to każdy punkt, każdy inny punkt X w tej przestrzeni A można zapisać w postaci. No X
równa się x0 plus x minus x0, prawda? To jest to minus z kropką. Czyli każdy inny wektor, prawda? Jak mamy tutaj ten punkt x0, a mamy jakiś inny punkt, no to jak już powiedzieliśmy w tych aksjomatach przestrzeni afinicznej, ten wektor jest, oznaczmy go sobie w, no ale każdy wektor, jak mamy bazę przestrzeni, to on jest w postaci suma od n równego 1, od i równego 1 aż do n, no kombinacja tych wektorów bazy i jakieś współczynniki. No to te współczynniki my oznaczmy sobie x i, no czyli w końcu to jest x0 plus suma od i równego 1 aż do n x i e i, prawda? No to tak to jest, prawda? Czyli jak mam każdy dowolny punkt, to następnie parametryzujemy go przy pomocy wektora, który się zaczyna w punkcie x0, a kończy się w tym naszym punkcie x, a następnie ten wektor rozkładamy na kombinację liniową tych wektorów bazy. No to jest bardzo prosta sprawa. To jeszcze może, ponieważ ja wiem, że mam pewne skrzywienie zawodowe, że ja będę zawsze zapominał pisać tej sumy, proszę Państwa, to ja może od razu wprowadzę to oznaczenie, że to się zapisuje w ten sposób, że to jest x0 plus x i to jest tak zwana konwencja sumacyjna, że ilekroć taki wskaźnik numerujący bazę w jakiejś przestrzeni pojawia się raz na dole, raz na górze, to znaczy, że to jest suma po wszystkich możliwych wartościach tego wskaźnika. Proszę Państwa, ja bardzo Was przepraszam, bo ja mógłbym na przykład postarać się ciągle tę sumę pisać, ale no ja jestem starym człowiekiem i ja wiem, że jeśli nawet złożyłbym uroczyste śluby, że będę pisał, to i tak od czasu do czasu będę zapominał. W związku z tym proponuję, żebyśmy tę konwencję sumacyjną tutaj od początku przyjęli. I współczynniki x i stanowią układ współrzędnych w przestrzeni A, prawda? Bo każdy punkt można, każdemu punktowi można jednoznacznie przypisać sekwencję takich liczb, które nazywamy współrzędnymi. No i na odwrót, jak mi ktoś poda te wartości, to ja jednoznacznie wyznaczę ten punkt, który odpowiada tym wartościom. Taki układ współrzędnych nazywa się prostoliniowym układem współrzędnych. Albo liniowym układem współrzędnych w odróżnieniu od krzywoliniowych układów współrzędnych, które bardzo są ważne, gdy chcemy uprawiać geometrię albo fizykę na krzywych powierzchniach. Ach, to tam już nie ma prostoliniowych układów współrzędnych, prawda? Tam już nie ma. Współrzędna. No to jest. Tak. Sekwencja współrzędnych, czyli znać punkt,
w tej przestrzeni, to znaczy znać jego współrzędne. Oczywiście pod warunkiem, żeśmy się umówili co do tego układu, prawda? Mianowicie, żeśmy wybrali ten punkt, który nazywamy środkiem układów współrzędnych, no i wybraliśmy tę bazę. No, jak zmieniamy ten środek i zmieniamy tę bazę, no to oczywiście współrzędne się transformują, prawda? Współrzędne się transformują. I teraz własności metryczne można zakodować przy pomocy macierzy iloczynów skalarnych wektorów z bazy. Wektorów bazy. To znaczy taką macierz piszemy G i J, którą czasami ludzie nazywają tensorem metrycznym. I to jest po prostu iloczyn skalarny i tego wektora bazy przez J wektor bazy. I teraz, jak mamy układ współrzędnych i znamy tę macierz, no macierz to jest taka tablica, prawda? Tablica. Uczyliście się o macierzach, to my już znamy całkowicie geometrię tej przestrzeni. No dlaczego? Każdy wektor V może być przedstawiony w postaci kombinacji liniowej. Prawda? Tu jeszcze może tak śladowy znak sumy zapiszę, żeby przypominać, ale potem będę... Weźmiemy jakiś inny wektor U, no to znów jest kombinacja wektorów bazy, nazwijmy to EJ, ze współczynnikami UJ. No i znów pamiętamy, że tu jest suma, ale to już tylko tak przypominam. No to teraz, jakbyśmy chcieli iloczyn skalarny tego V razy U zapisać, no to cóż, wpisujemy. No może tutaj jeszcze wpiszę tę sumę, prawda? Czyli tak, VI razy EI, a tutaj suma UJ razy EJ. No i teraz tak, ponieważ to jest liniowe, no to można sumę wyłączyć poza nawias. No potem w prawym argumencie też jest liniowe, czyli obie sumy można wyłączyć poza nawias, czyli to będzie suma po i równego 1 aż do n i po j równym 1 aż do n. No, to trzeba napisać inaczej. I oraz j równe 1 aż do n, a tu zostaje iloczyn skalarny EI z EJ, no to jest, ale te współczynniki też wychodzą razy VI razy UJ, prawda? Z liniowości można współczynniki wynosić poza nawias i sumę można wynosić poza nawias. No i na samym końcu to nam wychodzi suma G i J, V i V J, suma. No i może tę sumę będę przypominał, ale to jest po prostu sumowanie
po wszystkich możliwych wartościach tych indeksów, prawda? Czyli po i od 1 aż do n i po j od 1 aż do n. Czyli proszę Państwa, znajomość tego tensora metrycznego, jak znamy iloczyny skalarne między wektorami bazy, no to odtwarzamy całą geometrię, odległości, kąty, prawda? Jak mamy odległości, to możemy również długość krzywej, prawda? Jak liczymy długość krzywej? No dzielimy ją na maciupcie kawałeczki i przybliżamy ją przez łamaną. Długość prostego odcinka, no to jest długość wektora odpowiedniego, no i potem dodajemy i przechodzimy do granicy, to znaczy, że tę sumę zamieniamy na całkę, prawda? No i prawda, to wszystko się bardzo, to Państwo studiowaliście na pierwszym roku. Teraz w szczególności można zawsze znaleźć bazę ortonormalną, prawda? Baza ortonormalna. To jest taka, że te jej elementy są po pierwsze orto, to znaczy każdy do każdego jest innego jest prostopadły, to znaczy, że jak i nie jest równe j, to jest 0, a po drugie normalne, to znaczy, że jak i jest równe j, to długość, kwadrat długości jest równa 1. No to taka macierz, to się nazywa deltą Kronekera, prawda? Delta Kronekera. No i to jest po prostu 1, gdy i jest równe j i 0, gdy i nierówne j. A proszę Państwa, twierdzenie Sylwestera z połowy XIX wieku mówi nam, że gdy mamy taką formę kwadratową, to zawsze istnieje transformacja liniowa. Można ją sprowadzić, jak to się mówi, na osie własne, prawda? Czyli wybrać tak współrzędne, żeby właśnie na, po pierwsze, na diagonali były same albo jedynki, albo minus jedynki, albo zera. I nie wiem, czy Państwo pamiętacie, takie twierdzenie o bezwładności formy kwadratowej mówi nam, że ilość tych jedynek, minus jedynek i zer jest niezmiennicza. Bo można na wiele sposobów sprowadzić do tej postaci kanonicznej. Położenie tych jedynek, minus jedynek i zer też nie jest wcale ustalone. Można przesuwać. No przesuwać to jest bardzo prosto. Po prostu gdyby zero stało na pierwszej pozycji, a na piątej stało 1, to jak ja przechrzczę pierwszą współrzędną na piątą, a piątą na pierwszą, no to one się zamienią. Także jest oczywiste, że położenie tych zer, jedynek i minus jedynek nie jest ustalone, ale ich ilość jest ustalone. To jest to twierdzenie o bezwładności formy kwadratowej. No i proszę Państwa, jeśli co to jest układ ortonormalny? Układ ortonormalny to jest taki, że są same jedynki, nie ma zer, nie ma jedynki, prawda? Nie ma minus jedynek. Czyli innymi słowy, te nasze założenia właśnie o dodatności, prawda? To założenie, że długość wektora nigdy nie jest ujemna, ale również nigdy nie jest zero, poza przypadkiem, gdy forma jest równa zero, to mówi, że
że w tej, jak sprowadzę tę formę do postaci kanonicznej, to nie wystąpią ani minus jedynki, no bo wtedy nie byłaby dodatnia, ani zera, bo wtedy pewne wektory nie będące zerami miałyby długość zera. Prawda? To jest. O tym mówi nam to twierdzenie o bezwładności formy kwadratowej. No i taki układ nazywamy ortonormalny. Oczywiście układów ortonormalnych jest bardzo wiele. Jest bardzo wiele. I teraz zobaczmy, no, przejście od jednego do drugiego układu ortonormalnego często nazywamy obrotem. Obrotem. No i grupa obrotów w różnych wymiarach to jest bardzo ciekawa grupa, którą warto studiować. A my sobie na razie zobaczmy, jak wygląda grupa obrotów w dwóch wymiarach przestrzennych. Przepraszam bardzo. Jeszcze chciałem, to znaczy w pewnym momencie ograniczę się do dwóch wymiarów, ale jeszcze zapomniałem dodać coś na temat ogólnej sytuacji w dowolnej liczbie wymiarów. Mianowicie, jeśli mamy E tylda 1 aż do E tylda N jest inną bazą ortonormalną, no to zobaczymy, jak wygląda transformacja od jednej do drugiej bazy ortonormalnej. No więc cóż, każdy wektor jest kombinacją liniową poprzedniej bazy, bo poprzednia baza też, prawda? Czyli napiszmy tak, że każdy EI jest sumą, napiszmy, od J równego 1 aż do N. Tutaj jakiś współczynnik, nazwijmy go sobie O, bo to będzie O, bo to będą obroty. I J, E, J. Prawda? Napisałem to tak wyraźnie, a teraz użyję konwencji sumacyjnej. O tak. Prawda? I to się wszystko zgadza, bo jak dwa razy pojawia się ta sama, ten sam wskaźnik, to oznacza, że sumujemy. Prawda? No dobrze. No i teraz, no to jest dowolna transformacja bazy, niekoniecznie ortonormalna. A teraz zobaczmy, co to znaczy, że ona jest ortonormalna. No to znaczy, że te wektory E, K też są, stanowią układ ortonormalny, prawda? To znaczy, że to jest znów delta, no powiedzmy I, K. No dobrze, ale to jak wstawimy, ja już może tutaj przestanę się bawić w te sigmy, dlatego że no właśnie całe piękno tej konwencji sumacyjnej polega na tym, że tu nie można napisać złego wzoru. Prawda? Każdy wzór musi być taki, żeby po lewej stronie były te same wskaźniki, co po lewej. W związku z tym, jak występują jakieś dwa, to muszą się sumować. O. No więc wstawmy to. No to tutaj wstawimy suma, te współczynniki I, J. Tutaj jest E, J. No a tutaj, no a na E, K, no to muszę jakichś innych literek użyć. To ja napiszę tu K, no tu już J nie mogę, bo jakbym, bo proszę Państwa, tu muszę napisać K, no to O, K. Ale gdybym na przykład pomyślał sobie, no to przepisuję J, to taki wzór, za taki wzór idzie się do więzienia, proszę Państwa, nie ma takich wzorów. Taki wzór
a priori jest zły. Bo nie wiadomo, czy to ma być z tym, czy to ma być z tym, czy jak. Czyli ja tu tak nie mogę, tu muszę wymyśleć inną literkę. No wszystko jedno jaką. Dlaczego? Dlatego, że to jest tak zwany martwy wskaźnik. On nie zostaje, prawda? On jest wysumowany. Zostają wskaźniki numer i numer k. A po j i po l jest suma. Teraz czy ja tę sumę wpiszę tu, pierwotnie, czy wyniosę przed ten nawias, to jest wszystko jedno, ponieważ ten nawias oznacza wyrażenie liniowe. W związku z tym suma może być wyniesiona, prawda? I dlatego też mogę o tej sumie, mogę jej nie pisać. No dobrze, następnie to są wektory, a to są współczynniki, to z liniowości te współczynniki znów mogę wynieść przed nawias, prawda? No i będę pisał tak, że to jest O, I, J. Teraz będzie iloczyn J tego wektora z bazy z, I tym, z L tym wektorem bazy. A teraz będzie ten współczynnik, który pozwoliłem sobie na koniec. To jest wszystko jedno, no bo to, prawda, liczby. Ale ja celowo to tak zrobiłem, bo chcę Państwu doprowadzić do pewnej konkluzji. No proszę Państwa, to jest po prostu ta moja metryka, prawda, G, J, L, tensor metryczny. To ja ten wzór mogę zapisać w następującej postaci. Co to jest delta i k? No to jest macierz. Macierz jednostkowa, która ma same jedynki na przekątnej. Czyli ja bym powiedział, że w notacji macierzowej to lewa strona to jest nic innego jak macierz jednostkowa. Macierz jednostkowa. Która po prostu oznacza, że nasza nowa baza jest ortonormalna. Prawda? Nic mądrzejszego. Teraz tę macierz O i J to nazwijmy po prostu O. To jest O, wiecie co Państwo, ja widzę, że ja tutaj powinienem tak pisać, bo w przeciwnym razie to mi się będzie myliło z zerem. Ja bardzo przepraszam, pisane O powinienem pisać, żeby to się z zerem nie myliło. Dobrze. Czyli ta macierz, ta tablica tych współczynników O i J, no to nazwijmy to symbolicznie macierz. Jest to macierz. No to proszę Państwa, co tu jest? Tu jest moja macierz O, potem znów jest macierz jednostkowa, a potem niby też jest O. Czy ja mogę to napisać tak, O, a tutaj O? Czy to tak jest? Gdybym tak napisał, to by była prawda, czy to by nie była prawda? To nie byłaby prawda. Dlaczego? Bo co to jest iloczyn macierzy? Iloczyn macierzy polega na tym, że o, na przykład to jest właśnie to G, J, L. To bierzemy dwie macierze i zostawiamy tutaj pierwszy i ostatni, a po środkowym sumujemy. To jest iloczyn macierzy, prawda? Iloczyn macierzy, tak jak was uczono, to jest znów macierz. Jej, prawda? O, może tak napiszmy. Przypominam, proszę Państwa, A razy B to współczynnik, no niech będzie w tej konwencji, i no na przykład tam jakieś
M to się równa A I K B K M. Prawda? To jest iloczyn macierzy. No to tu nie jest tak, bo jeśli ja powiedziałem, że biorę macierz I, to znaczy, że I traktuję jako pierwszy wskaźnik, a J traktuję jako drugi. I rzeczywiście to jest iloczyn. Ale tu ten pierwszy wskaźnik, który tutaj został, prawda? Ten drugi wskaźnik sumuje z czymś, co było drugim wskaźnikiem. Także to nie jest prawda, bo ja sumuję to z drugim wskaźnikiem tego. O, to znaczy, że tu jest macierz transponowana. Co to znaczy transpozycja macierzy? Zamienić rolę pierwszego z drugim wskaźnikiem, prawda? No to tam graficznie was uczono, że to jest tak odbić macierz wzdłuż przekątnej. Dobrze? Czyli to jest słuszny, to jest ten wzór. To jest ten wzór. No macierz identycznościowa w mnożeniu to jest jedynka, prawda? Czyli mogę ją zaniedbać. To jest po prostu O razy O transponowane. Przepraszam bardzo. No dobrze. Ale widzicie Państwo, że gdybym napisał, że to jest O razy O, no to byłby błąd oczywiście, prawda? Bo tu sumuję drugi wskaźnik, a tu, żeby to potraktować jako znów mnożenie, to musiałbym sumować z pierwszym wskaźnikiem, a drugi zostawić. No to znaczy, że to jest nie O, a O transponowane. Zamieniliśmy rolę pierwszego i drugiego wskaźnika. Dobrze. No, to wobec tego, czyli, proszę Państwa, mamy definicję macierzy obrotów. Czyli macierz obrotów to jest taka, że jak ją pomnożę przez swoją transponowaną, to ma wyjść macierz jednostkowa. I jak mam taką macierz, to ona transformuje bazę ortonormalną w inną bazę ortonormalną. No dobrze, żeby wejść jeszcze inaczej. Jak tę zależność jeszcze inaczej napisać? Ano tak, że ta macierz transponowana jest odwrotna do O, prawda? Bo co to jest macierz odwrotna? To jest taka, która pomnożona przez tamtą naszą pierwotną daje macierz jednostkową. Co więcej, powinniście pamiętać, proszę Państwa, z algebry na pierwszym roku, że odwrotność jest dobra i z lewej, i z prawej strony. Jak znajdziemy macierz, która jest odwrotna, w tym sensie, że pomnożona z prawej strony przez daną macierz daje jedynkę, to z lewej też. Odwrotność nie zależy od tego, jak ją zdefiniujemy, czy po prawej, czy po lewej. Czyli w związku z tym inaczej.
O, to jest taka macierz, że transponowana jest równa O do minus pierwszej. No ale ponieważ pamiętamy z algebry, że macierz odwrotna może być z prawej albo z lewej, no to tak samo ten wzór, jak jest prawdziwy, to w odwrotnej kolejności też prawdziwy. W związku z tym, prawda, jak weźmiemy O transponowane i pomnożymy przez O, no to też jest 1. Ale to można zapisać w postaci O transponowane razy O transponowane i transponowane jeszcze raz. Stąd O transponowane też jest macierzą obrotu. No dobrze. No jeszcze inaczej można by było powiedzieć, ojej, może ja się nad tym za długo, bo przejście od bazy bez tyldy, prawda? Czyli tak, jak mam bazę EI i tutaj mam bazę tą drugą z tyldami, to przejście od jednej do drugiej zachodzi przy pomocy tej macierzy A. No to oczywiście przejście w drugą stronę zachodzi przy pomocy O do minus pierwszej, prawda? No ale O do minus pierwszej jest równe O transponowane, a to też jest przejście od bazy ortonormalnej do bazy ortonormalnej, no więc też oczywiście jest obrotem. No. Przepraszam bardzo, że tutaj rzeczywiście chyba popełniłem błąd dydaktyczny, że się za bardzo nad tym rozwodzę. No ale w każdym razie widzimy, że definicja macierzy opisującej obrót to jest albo taka, albo też taka. No i teraz wreszcie zrobimy to, co chciałem przeanalizujemy, jak wyglądają obroty w dwóch wymiarach. A nie, jeszcze muszę coś zrobić. Przepraszam, ale to już... Dobrze. Teraz tak. Jeśli mamy współrzędne, jeśli x jest w postaci x i razy e i, ale również go można zapisać w postaci w nowej bazie ej, no i te nowe współczynniki napiszmy x i tylda. Przepraszam bardzo, xj. No i teraz jak bazy się transformują, to jak się transformują same współrzędne? Jak się transformują same współrzędne? No proszę Państwa, no przy pomocy macierzy jakiejś tam tego, no to zobaczmy. To napiszmy to tak. Xj, a wiemy, że to jest równe o j razy powiedzmy k, nie, dobra, niech będzie i razy e i, prawda? Taka była definicja. Tośmy przepisali, a nowy element bazy zapisaliśmy jako kombinację starych elementów bazy. No i teraz patrzymy i zdumionym naszym oczom ukazuje się, że ten sam wektor zapisaliśmy dwa razy w tej samej bazie, w tej bazie EI. No to współczynniki muszą być sobie równe. Czyli widać, że XI równa się XJ razy OJI. No to proszę Państwa, jak
jak macierz O służy nam do zamiany bazy starej na nową, to do zamiany współrzędnych, ale właśnie nowej na starą, służy ta macierz transponowana, prawda? Służy macierz transponowana. Więc widać, że współczynniki, że to się przy pomocy tej samej macierzy odbywa, tylko że odpowiednio tam transponowanej, bo tutaj było zwężenie w drugim, a tutaj w pierwszym wskaźniku. No dobrze, no i po tej uwadze przejdźmy obroty w na płaszczyźnie dwuwymiarowej. Czyli n równa się 2. No proszę Państwa, może w taki sposób postąpię, czyli mamy x i y, tak? Dwie współrzędne, x i y. Czyli taki wektor x duże jest w postaci x razy ex plus y razy ey. To jest jedna współrzędna, to jest druga współrzędna i teraz ex kwadrat równa się 1 równa się ey kwadrat, a iloczyn skalarny ex, ey równa się 0. No to proszę Państwa, chcielibyśmy nowe współrzędne. Czyli długość wektora x, no to do kwadratu, to jest iloczyn skalarny x, ex plus y, no iloczyn skalarny z samym sobą, plus y, no to proszę Państwa tak, to pomnożone przez to jest x kwadrat, to pomnożone przez to jest 0, to pomnożone przez to jest 0, no i zostaje x kwadrat plus y kwadrat, tak jak to, prawda, jest to prawo Pitagorasa, prawda? Prawo Pitagorasa. No i teraz no i napiszmy transformację, że x równa się ax plus by, y tylda równa się cx plus dy, czyli ta macierz a, b, c, d odgrywa rolę tej macierzy O, prawda? No i zobaczmy, jakie to musi. No i w związku z tym ten wektor x jest w postaci nowe x, x razy nowe ex plus y razy nowe ey i one powinny być też ortogonalne, prawda? Ojej, wpadłem w panikę, bo myślałem, że to bardzo szybko zrobię.
Ojej, 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 dobrze. Przepraszam bardzo. Zmienię ten, bo widzę, że w ten sposób nie zdążę. Zmienię to tak, że niech E tylda 1 równa się A E1 plus B E2, E tylda 2 równa się A C E1 plus D E2. Bardzo Państwa przepraszam, ale jakoś sobie nierealistyczny program zrobiłem. Ale to zrobimy bardzo szybko. No i teraz to ma być układ znów ortonormalny, więc E1 tylda kwadrat, no to jest kwadrat długości tego wektora, czyli to jest A E1 plus B E2 razy A E1 plus B E2. Teraz jak to są wektory ortonormalne, to E1 razy E1 to jest, prawda, A kwadrat. Iloczyny mieszane są 0, no i w końcu jest B kwadrat. No i to ma być równe 1. No teraz E tylda 2 znów musi być unormowane. No to już nie będziemy pisali, to jest kwadrat tego, to znów to razy to, to jest C, tak dalej, więc to jest C kwadrat plus D kwadrat równa się 1. Natomiast iloczyn mieszany musi być 0, prawda? Czyli E1 tylda razy E2 tylda, no to jest iloczyn mieszany. No to znów to jest to razy to jest A razy C, B razy D, a kwadrat tego jest 1, czyli B razy D, no i mieszane są równe 0, no i to jest równe 0. No i proszę Państwa, już, przepraszam bardzo, już kończę. Rozwiążmy ten układ równań. To jest układ trzech równań na cztery niewiadome. No to nie idzie tak jak dla liniowych, bo jak dla liniowych, no to byśmy powiedzieli, no wielkość powinna być. Ale tutaj tak samo, z tymi rozwiązaniami. No proszę Państwa, jak my byśmy to rozwiązali? No jak człowiek widzi, jak matematyk widzi coś takiego, to co powie? No to istnieje taka liczba fi, że a jest równe kosinus, na przykład a b jest równe sinus. No ktoś by mógł powiedział, no dobrze, ale dlaczego kosinus i sinus? A na przykład kosinus i minus sinus, albo na przykład, no wszystko jedno. Zobaczmy zaraz, na przykład weźmy a równa się kosinus fi, a wtedy wiemy, że b kwadrat musi być równe sinus kwadrat. No więc musi być plus albo sinus, tak? W związku z tym weźmy b równa się sinus fi. No dobrze. No tutaj też od tego też moglibyśmy zacząć. Ale proszę Państwa, najpierw skorzystajmy z tego wzoru, tak? No więc napiszemy, wyeliminujmy stąd C, no to C to się równa minus B przez BD przez A, tak? No i teraz jak to tutaj wprowadzimy, no to co będzie? To będzie do tego, nie, przepraszam, tak, do tego równania, jak wprowadzimy, to będziemy mieli tak, b kwadrat d kwadrat przez a kwadrat plus d kwadrat równa się, tak, dobrze napisałem, równa się 1, no to teraz
to jest równe d kwadrat, a tutaj b kwadrat przez a kwadrat plus 1. Aha, to teraz mnożymy obie strony przez a, no to mamy d kwadrat razy b kwadrat plus a kwadrat równa się a kwadrat, tak, a kwadrat. Teraz to jest równe 1, czyli otrzymujemy, że w takiej sytuacji d kwadrat musi być równe a kwadrat. Prawda? No to teraz, jak musi być równe, no to może być plus albo minus. No to znajdźmy najpierw jedno rozwiązanie, a potem będziemy się zastanawiali, co tu jeszcze można. No to ja wezmę sobie na przykład d równe a, czyli d równe też cosinus fi. No i teraz stąd już mi wynika, że c musi być równe minus sinus fi, czyli c równe minus sinus fi, więc znaleźliśmy jakieś rozwiązanie. To nie jest jedyne rozwiązanie. Zaraz będziemy się zastanawiali. Czyli to jest taka macierz, proszę Państwa, to jest taka macierz, że a, b, c, d. To jest macierz cosinus fi, sinus fi, minus sinus fi, cosinus fi. Proszę Państwa, teraz tu było wiele rozmaitych wyborów. Zamiana sinus na cosinus to nie jest żadna wielka zamiana, bo sinus to też jest cosinus, a cosinus jest też minus sinus pod warunkiem, że przesuniemy zmienną, prawda? Przesuniemy zmienną tam o pi. Żeby nie przesuwać, tośmy zafiksowali wartość fi równą 0 w taki sposób, że fi równa 0 odpowiada macierzy jednostkowej, prawda? Że to jest ta transformacja tożsamościowa, czyli dla fi równego 0 to jest obrót trywialny, tożsamość. I jedyny wybór, jaki zostaje, to jest taki, że albo będziemy parametryzowali obroty, które można uzyskać w sposób ciągły z jedynki, to tu są wszystkie, albo takie, które jeszcze dopuszczają odbicie jednej osi. Odbicie dwóch osi to też jest zwykły obrót, który, prawda, bo obrót o 180 stopni, o pi, no to odbija dwie osie. W dwóch wymiarach odbicie względem punktu, czyli zamiana obu osi na przeciwne, to jest prawdziwy obrót. W związku z tym tak naprawdę jedyna dowolność, jaka tutaj była, to była w tym miejscu, kiedy d było równe albo a, albo minus a. I w ten sposób znaleźliśmy wszystkie odwzorowania ortogonalne, wszystkie w dwóch wymiarach. To jest tak, albo obrót taki właściwy, albo też ze zmianą, prawda, to na przykład można sobie zmienić kierunek pierwszej osi, czyli tu napisać plus, minus, a tutaj plus. To będzie taki obrót, a następnie zmiana wartości jednej osi. Czyli zbiór wszystkich transformacji ortogonalnych w dwóch wymiarach no składa się z takich dwóch rozdzielnych kawałków. Jeden to są te właściwe obroty i one są
tutaj wypisane. Dla wszystkich wartości, to się oczywiście powtarza co 2π, w ten sposób wszystkie możliwe obroty właściwe, takie, które w sposób ciągły od tożsamości uzyskaliśmy. A oprócz tego jeszcze, jak dołożymy do tego odbicie jednej z osi, to dostaniemy tę drugą komponentę grupy obrotów, czyli ta grupa obrotów w dwóch wymiarach nie jest spójna, prawda, tylko składa się z dwóch części. One są, prawda, jak na jakikolwiek obrót jeszcze zadziałamy odbiciem osi, to uzyskamy właśnie tę odpowiednią, przejdziemy do tej drugiej komponenty. Nie ma utożsamienia kanonicznego między elementami tu a tu, dlatego że ten obrót, to odbicie można wybrać w dowolnej osi i w związku z tym kanonicznie nie możemy utożsamiać elementów jednej komponenty z elementami drugiej komponenty. Proszę Państwa, no na tym zakończę, ale może tylko powiem, no bo miałem nadzieję, że doprowadzę to do... Okaże się, że grupa symetrii równania falowego jest zupełnie inną grupą. To są tak zwane transformacje, które obecnie nazywamy transformacje Lorentza. One zostały odkryte dużo wcześniej niż Lorentz przez matematyków czystych, którzy badali własności właśnie równania falowego, równania struny. I dopiero potem fizycy zauważyli, że to są właściwe symetrie czasoprzestrzeni, które opisują te własności czasoprzestrzeni, które poznano w elektrodynamice. No ale to co powiedziałem teraz, no to jest zachęta do tego, żeby przyjść na następny wykład. Dziękuję Państwu bardzo. Do widzenia.